otwieramy wystawę Marka Sitko. Marek Sitko, gorzowianin. Rzadko się zdarza, szczególnie w mojej kuratorskiej karierze, żebym pokazywał artystę z Gorzowa, bo jak gdyby moje zainteresowania idą w tym kierunku, że mało jest takich artystów w naszym mieście, którzy zajmują się, powiedzmy, szeroko rozumianymi nowymi mediami. Ale takim artystą jest Marek Sitko. Bardzo ciekawa postać, bo człowiek, który trafił do sztuki z zupełnie innych światów, ale ponieważ zawsze go ciągnęło do sztuki, więc kiedyś ukończył taki kursus Zbyszka Siwka malarsko-rysunkowy, a potem, kiedy zmieniły się pewne okoliczności w jego życiu, poszedł na studia, chociaż z pierwszego z wykształcenia jest inżynierem i to jest ważne, poszedł na studia artystyczne i ukończył uniwersytet artystyczny, już artystyczny w Poznaniu, już jako dojrzały, bardzo dojrzały pan. No i to się fajnie ułożyło, ponieważ podkreśliłem to, że jest inżynierem, dlatego że w jego sztuce właśnie się świetnie te światy uzupełniają. Wykorzystuje swoją wiedzę naukową, inżynierską, inżynierskie umiejętności i łączy to właśnie ze sztuką, z wyobraźnią, z swoimi jakimiś poszukiwaniami artystycznymi. To świetnie z tego wychodzi coś, nowa jakość i dzisiaj możemy to też zaobserwować. Na dzisiejszej wystawie Marek Sitko zajmuje się takim czymś, co nazywa strefą i bada takie zagadnienia związane ze strefą osobistą, ze strefami zagrożeń z różnych stron, ale opowiada o tym w kontekście nie tylko człowieka, ale roślin i maszyn. Strefa to pewien charakterystyczny fragment przestrzeni i w zasadzie tak cały nasz świat jest podzielony na takie różne strefy. Te strefy są i w makroskali we wszechświecie, chociażby strefa Układu Słonecznego, na naszej Ziemi, aż do mikroświata. Ale w zasadzie skupiłem się na innego rodzaju strefach, na strefach organizmów żywych. Każda żywa istota ma swoją strefę osobistą. My ludzie bardzo łatwo wygradzamy sobie własne strefy, które bardzo chronimy, ale bez oporów naruszamy cudze strefy. Szczególnie kiedy są to strefy zwierząt, a już w ogóle strefy roślin, bo jakby nie rozumiemy, że roślina jako istota żywa również ma swoją strefę osobistą. Ona tego nam nie pokazuje, dlatego że jej procesy życiowe są bardzo wolne i wydaje nam się, że kiedy wchodzimy do lasu, cały las się cieszy, że przyszliśmy, a być może to nie jest miłe dla roślin. Zastanowiłem się również nad tym, czy w dobie tej nowej rewolucji technicznej, elektronicznej, powstają coraz bardziej skomplikowane maszyny, człowiek dąży do zbudowania sztucznej inteligencji. Czy kiedy ta sztuczna inteligencja powstanie, czy ona będzie miała swoją strefę osobistą, czy człowiek jej da, czy będzie musiała ją wywalczyć dla siebie? I jest to taka jedna praca, można ją nazwać robotyczną, która ma swoją strefę osobistą, nazywa się Personal Zone i ona w zasadzie unika kontaktu z człowiekiem. Człowiekowi zawsze się wydaje, że maszyna powinna do niego, jako do jego do twórcy lgnąć, a ta maszyna nie chce. Tam pracę można by było, jeżeli klasyfikować ją, to można by było ją zakwalifikować do bioartu. Są to, jak to widać, żywe rośliny, które hodowałem specjalnie na tą wystawę. I one są wyposażone w takie czujniki, niektóre z nich, czujniki dotyku i wibracji. To nie są mikrofony, tylko specjalne zbudowałem w tym celu czujniki, które odbierają dotyk rośliny. Okazuje się, że roślina czuje dotyk i to przenika aż do korzenia. Rośliny są tak bardzo tajemnicze, że do tej pory nie wiemy, gdzie te procesy inteligencji rośliny zachodzą.
Ostatnie badania wskazują, że być może w korzeniu. Więc ten korzeń zbiera informacje z powierzchni. Nie wiemy tylko, czy coś z tym robi. Słyszy nas, czuje dotyk. Także no myślę, że to jest dosyć nowatorska praca.